Na podziemnym parkingu znaleziono kobietę, która leżała na ziemi i krzyczała. Przechodni i służby chcieli jej pomóc, ale kobieta nie wykazywała żadnej chęci do otrzymywania pomocy. Jeden z mężczyzn zdecydował się podejść i porozmawiać z kobietą, trzymając ją za rękę, ale niestety to nie przyniosło skutków. Być może jest to opętanie, być może kobieta była chora psychicznie, a może są to skutki uboczne leków, które stosuje. Nie nam to oceniać, ale nie jeden, który znalazłby się w takiej sytuacji, z pewnością miałby gęsią skórkę. Tego dnia mieszkańcy owego terenu dostali powiadomienie o zagrożeniu pogodowym. Oto, co się działo w tej okolicy. Przerażenie, niepokój i obawa o utratę dachu nad głową. Strata domu, tego co kochamy, to jedna z najbardziej przerażających rzeczy, która czyha na tym świecie. Michael DeMake to kanał, który opublikował aktywność paranormalną w swoim domu. Włączył kamerę z ustawieniami, które mogą wykrywać ruch i wyświetlić je w postaci szkieletu postaci, która się porusza, i zarejestrował dziwne zjawiska. Poza tym na nagraniu widzimy przez chwilę ewidentny szkielet tej postaci, a także głos, który mówi, kto tam. Oglądanie sztormów może być raczej ekscytujące niż przerażające, ale powiem szczerze, jeśli cierpicie na chorobę morską, możecie chcieć ominąć to wideo. Szkocki statek natknął się na sztorm, ale to zjawisko było wyjątkowo silne i nawet tak wielkim statkiem było w stanie poruszyć. Ci rybacy w październiku 2014 roku znaleźli coś niesamowicie silnego i nadzwyczajnego. Mianowicie w swoje siatki złapali coś, co przypominało fokę, ale było tak silne, że bezproblemowo wydostało się z siatki, odrzucając przy tym rybaków. Okazało się potem, że był to lew morski, a rybacy pozbyli się go z pokładu, używając wody o wysokim ciśnieniu. Ten facet po prostu wszedł do sklepu, ukradł co chciał i spokojnie wyszedł. Po jego zachowaniu wnioskuję, że nie jest to pierwsza jego kradzież. Ma doświadczenie, a w dodatku dokładnie wie, co chciał ukraść, gdzie to schować, więc musiał zaplanować ten skok. W podwodnym świecie pływają stworzenia, o których jeszcze nikt nie słyszał. Pod wodą można znaleźć ciekawe gatunki, w tym tego rekina. Jest łowcą, wyskakuje z wody i atakuje swoje ofiary, ale pożera też innych mieszkańców wód, delfiny i inne podobne gatunki. Narażanie na uszkodzenie tego gatunku jest zabronione przez prawo ze względu na uszczerbek na wodnym ekosystemie. Ci panowie nie boją się prawa i łapią owy gatunek rekina.
Ta kobieta zarejestrowała za pomocą kamery termowizyjnej aktywność ducha. Co jest naprawdę przerażające, to to, że kobieta zarejestrowała tego ducha w pokoju obok. Kamera wykryła jakieś źródło energii i nagle owe źródło po prostu zniknęło. Ci rabusie zdecydowali się schować za czyimś domem, by uniknąć wymiaru sprawiedliwości. Na szczęście tutaj przybyła pomoc kamery termowizyjnej, która w środku nocy wykryła przestępców, a na miejsce zostały wysłane patrole policji. To nagranie pochodzi z Brazylii, dokładniej z nocnej zmiany strażnika w centrum handlowym. Mężczyzna zarejestrował ducha, który przechadzał się korytarzami galerii. Następnie doświadczył małej konfrontacji z duchem. Jak myślicie, czy był to duch, czy być może sprytny klient, który schował się, by zostać w galerii na noc? Centra handlowe potrafią być naprawdę przerażające, szczególnie gdy jest noc, a obiekt jest pusty. Ten człowiek zarejestrował dziwny dziecięcy śmiech i podejrzanie zachowujące się zabawki. Film rules. To kolejne nagranie z pościgu. Dwójka podejrzanych uciekała samochodem przed policją, a w powietrzu leciał helikopter z kamerą termowizyjną. Nagle jeden z przestępców wysiadł z samochodu, uciekł na czyjąś posesję i próbował odebrać sobie życie. Być może w ten sposób chciał uniknąć odpowiedzialności. Wyobraźcie sobie zwyczajny dzień w pracy w galerii handlowej, kiedy nagle wjeżdża do niej 6 złodziei na motocyklach. Brzmi przerażająco, prawda? Właśnie do takiej sytuacji doszło w pewnym centrum handlowym w Londynie. Mężczyźni napadli na sklep jubilerski i ukradli towar o wartości 2 milionów funtów. W 2007 roku grupa złodziei wjechała samochodami do galerii handlowej w Dubaju i okradła sklep jubilerski. Złodzieje mają coraz to dziwniejsze sposoby, by zaskoczyć władzę. Na tym nagraniu widzimy pościg policyjny. Złodziej ukradł samochód i próbował uciec. W pierwszej kolejności udało mu się zmylić policjantów i schował się w lesie. Na szczęście helikopter, który latał nad lasem, miał opcję noktowizyjną i znalazł złodzieja.